Ale się w ostatnim odcinku podziało, co? <laughs> Mam kilka wyjątkowych wspomnień z mojego dzieciństwa. Bicie i duszanie mnie przez mojego kochanego kuzyna, rozmowa z moim ojcem, który wychodząc z garażu mówił, że wypił właśnie 11 piw, zakradanie się z moim przyjacielem do domu sąsiada, pukanie do drzwi i uciekanie do fosy, skakając do której się potknąłem i upadłem na głupi ryj, czy nawet chodzenie z moją babcią kochaną na wysypisko śmieci obok elektrowni, gdzie zbieraliśmy takie brudne kulki kauczukowe używane do czyszczenia rur w elektrowni. Wspomnienia na temat zdrowego odżywiania mojej rodziny niestety, ale nie są już tak żywe. Posiłki zazwyczaj w domu przygotowywała moja mama, która, jeżeli chodzi o zdrowe zasady żywieniowe, to wiedziała o nich tyle, co dowiedziała się od ekspertów samozwańczych z programu Pytanie na śniadanie i trzymała się tego, co oni tam powiedzieli dosłownie jak dekalogu. W moim domu praktycznie od zawsze do smażenia używało się tylko i wyłącznie oleju rzepakowego, ponieważ przecież nie zawiera on cholesterolu oraz tłuszczów nasyconych, jeżeli chodzi o posiłki to zazwyczaj na obiady mama gotowała coś w stylu placki po węgiersku smażone na zupie z oleju, jakieś kotlet z frytkami po raz kolejny smażone na zupie z oleju, najczęściej rzepakowym, spaghetti z makaronem pszennym. Na kolację dostawałem po 7-8 kanapek właśnie na takim białym pieczywie. Potem się dziwić, że wyglądałem właśnie tak. Niestety, ale cała ta koncepcja diety mojej mamy oraz najprawdopodobniej też Twojej rodziny opierała się na błędnie wyrobionych nawykach żywieniowych, które zostały promowane przez przeróżne media, stronniczej polityki rządu oraz robienia przez biznes tego, co najlepiej mu wychodzi: cięcia kosztów, lobbingu, marketingu. Wszystko to było totalną bzdurą. Pozwól, że opowiem Ci taką historię o tym, jak tłuszcze zostały wrobione. Pewien patolog Ansel Keys z Uniwersytetu Minnesota stworzył rację żywnościową K. Była to taka pudełkowa forma żywienia, która była dostarczana żołnierzom podczas wojny. Po wojnie został on zwerbowany do Wydziału Zdrowia Minnesota. Mam nadzieję w ogóle, że dobrze to czytam. I właśnie on został tam zwerbowany po to, aby odkryć przyczynę nagłych zgonów ludzi, które były utożsamiane zazwyczaj z bólem serca, czyli zawałem. Bo wtedy właśnie to była epidemia ogólnie taka sercowa, gdzie ludzie jeszcze nie do końca wiedzieli, z czym to jest powiązane, dlaczego się robią jakieś choroby serca ostatnio. Zgodnie z hipotezą Kisa, główną przyczyną tych zgonów był tłuszcz obecny w diecie. Aby to zilustrować, na podstawie danych krajowych sporządził pewien wykres. Ten wykres przedstawiał korelację między ilością zgonów, a między sumą zjedzonych kalorii konkretnie z tłuszczu. Często uznaje się, że Ansel Keys wywołując efekt domina ukształtował politykę żywienia na następne 60 lat, choć jego argumentacja była głównie oparta na błędnie zinterpretowanych danych tendencyjnych. Wykres przedstawiał korelacje między dwoma arbitralnie zmiennymi, z bezkresnego morza czynników z jakimi ma się do czynienia w czasie badania czegoś takiego wszechstronnego jak dieta, ale te korelacje nie udowadniają związku przyczynowego. Mogą jedynie pokazać powiązania służące prowadzeniu dalszych badań. Jednak w tym przypadku ludzie uznali, że wyniki odzwierciedlają związek przyczynowo-skutkowy, uznając Ansela Kisa za narodowego bohatera, wielce charyzmatycznego, i dając go na pierwszej okładce magazynu Time. Wiele osób uznało jednak, że wiarygodność tej korelacji Kisa była błędna, ponieważ pominął on wiele istotnych danych zebranych z 16 pozostałych krajów, które gdyby wziął pod uwagę, udowodniłyby, że wszystkie te wyniki były całkowicie źle zinterpretowane. Na przykład, epidemia serca nie występowała w kraju takim jak Francja, gdzie podstawą diety jest duża ilość sera oraz masła. Był to tak zwany francuski paradoks. Dużo osób wątpiło w ogóle w zależność między tłuszczem a chorobami serca. Dokonana kilka lat później analiza danych Kisa udowodniła, że choroby serca były powiązane dużo bardziej ze spożyciem cukru w diecie, aniżeli z tłuszczami. Badania innego badacza okazały, że to obecność węglowodanów w mące, cukrze, ziarnach czy zbożach mogą bezpośrednio przyczyniać się do chorób serca oraz otyłości. Badania prowadzone dziesiątki lat później powiązały również te czynniki z chorobami mózgu, jednak nie zdołały się one przebić swoim Ponieważ wielce waleczny i charyzmatyczny Kiss miał w ukryciu swojego cichego sojusznika. Kilka lat później opublikowany artykuł poświęcony dietetycznym przyczynom chorób serca, w jednoznaczny sposób przedstawiono tam, że to tłuszcz i cholesterol stanowią główną przyczynę chorób. W tym artykule rola cukru została całkowicie zignorowana, co podcinało skrzydła wszystkim, którzy próbowali walczyć z Kissem. Wszelkie doniesienia i badania powinny być obiektywne i niezależne od wpływu pieniędzy, ponieważ naukowcy często są wspierani finansowo z zewnątrz, źródła finansowania muszą być ujawnione, aby inni badacze nie posądzali ich o brak obiektywizmu. Niestety, ale w przypadku poniższego artykułu tak się nie stało. Każdemu z autorów publikacji organizacja o nazwie Sugar Research Foundation wypłaciła równowartość 50 tysięcy dolarów, a fakt ten nie został ujawniony w oryginalnym artykule. Co gorsza, ta fundacja wpłynęła nawet na wybór badań poddanych analizie przez naukowców. Byli oni w stanie zakłócać dyskusję na temat cukru przez dziesięciolecia. Dużo się od tego czasu nie zmieniło, ponieważ przemysł cukierniczy w dalszym ciągu mąci finansując przeróżne badania, które miałyby świadczyć o tym, że rzekomo wpływ cukru na nasze zdrowie jest znikomy, warto tutaj troszeczkę porozmawiać o śmieciowym jedzeniu. Zastanawiasz się pewnie jak bardzo trzeba przetworzyć żywność, aby przestać móc ją nazywać jedzeniem? Przez wiele lat produkty, które nie odpowiadały ścisłym, określonym im definicjom, musiały zostać oznaczone jako sztuczne. A ta etykieta na produktach żywieniowych, oczywiście z punktu widzenia marketingowego, była strzałem w kolano dla takich produktów, dla ich producentów. Z tego właśnie powodu przedstawiciele przemysłu spożywczego walczyli ciągle o wycofanie tego nakazu. I w roku 1973 niestety, ale mi się to udało drzwi przeróżnym fałszywym produktom o niskiej zawartości tłuszczu. Tłuszcze w postaci śmietany czy jogurtu mogą być teraz zastąpione uwodornionymi olejami, karageniną. Czy gumą guar na przykład. Kawałki boczku można zastąpić białkiem sojowym, śmietane w bitej śmietanie czy śmietance do kawy można zastąpić skrobią kukurydzianą, a żółtka można zastąpić upłynnionymi jajkami. Otwarcie wrot dla modyfikowanej żywności sprawiło, że nasz rynek został dosłownie zalany podrobionymi produktami. Jeden z najbardziej absurdalnych produktów tej gromadki pojawił się pod koniec lat 90. Chipsy ziemniaczane zawierające olestry, Stworzony w laboratorium substytut tłuszczu, który w cudowny sposób wędruje przez układ pokarmowy i nie zostaje wchłonięty. Był on spełnieniem marzeń. Jedyny minus: skurcze, wzdęcia i wyciek z odbytu. Jak możemy uniknąć tej zmodyfikowanej żywności? Skoro dzisiejsza wycieczka do marketu jest trochę jak chodzenie po polu minowym, gdzie w markecie można znaleźć świeżą, łatwo psującą się żywność. Zazwyczaj w alejkach widzimy tylko i wyłącznie przetworzone produkty. <laughs> W pewnym momencie Ansel Keys opublikował kolejne przełomowe osiągnięcie badawcze, posiadające po raz kolejny tak wielkie niedociągnięcia jak jego wcześniejsze prace. Keys skoncentrował się jednak nie na całkowitym spożyciu tłuszczów, jednak na spożyciu konkretnie tłuszczów nasyconych. Tłuszcz nasycony zachowuje stałą konsystencję w temperaturze pokojowej i jest on dostępny w takich produktach jak wołowina, wieprzowina czy nabiał. Każdy kto kiedykolwiek wylewał tłuszcz do kanalizacji, może miałeś takie hobby, to ten wie, że taki tłuszcz może zatykać rury. Z tego powodu dla wielu ludzi, u zarania dziejów pojawiło się takie przekonanie, że to samo musi dziać się w organizmie z żyłami, gdy spożywamy tłuszcz nasycony. W praktyce, spoiler alert, wcale tak nie jest. Teraz Kiss, zwracając uwagę na zatkane tętnice, był w stanie mocno wpłynąć na organizację amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne. Dzięki wsparciu ogromnego przemysłu koncernowego Procter Gamble, który produkował m.in. wielonienasycone oleje roślinne, wysoce przetworzone, posiadające płynną temperaturę w temperaturze pokojowej, w przeciwieństwie do tłuszczów nasyconych. Towarzystwo stało się potęgą wykupiono masowe reklamy telewizyjne oraz prasowe które ostrzegały wszystkich ludzi przed bugimanem czającym się na przykład w maśle kiedy rząd przyjął to podejście mit niskiej zawartości tłuszczu stał się ewangelium w jednej chwili staliśmy się celem producentów korzystających z okazji do wytworzenia nowej zdrowej żywności która posiada niską zawartość tłuszczu większą zawartość cukrów i margaryn do smarowania pieczywa opartych na tłuszczach wielonienasyconych które nie zawierają cholesterolu oleje ekstrahowane termicznie i chemicznie, takie jak olej kukurydziany czy rzepakowy, zostały teraz uznane za zdrową żywność, a prawdziwie zdrowe tłuszcze, dostępne na przykład w takich rzeczach jak awokado, zostały teraz odrzucane. Z dnia na dzień margaryna, czyli bogate źródło syntetycznych tłuszczów trans, zostało teraz uważane za zdrowy, lepszy zamiennik masła. Przez obraną przez przemysł drogę na skróty, przez naukową pychę czy nieudolność władz, prawdziwą naturalną żywność zanurzyliśmy w chemicznym bagnie składników od Żywczych. I jak myślisz, co było pierwszą ofiarą tego związanego z tłuszczami fiaska? Oczywiście, że nasze mózgi. Nasze mózgi są praktycznie w całości zbudowane z tłuszczów. Rodzaje spożywanych tłuszczów wpływają na jakość funkcjonowania mózgu oraz na potencjalny rozwój przewlekłych chorób. Tłuszcze odgrywają ogromną rolę w naszym organizmie. Przez procesy decyzyjne, po odchudzanie się, po możliwość rozwoju jakichś chorób, w tym nawet nowotworów, czy nawet odwracanie procesu starzenia się. Pod koniec tego filmu będziesz potrafił wybrać pokarmy bogate w tłuszcz, które zoptymalizują Twoje funkcje poznawcze, funkcje wykonawcze, nastrój i zdrowie mózgu na całe lata do przodu. Poprawisz Twój ogólny stan zdrowia, jeżeli wyciągniesz jakiekolwiek wnioski po ogólnięciu tego materiału. Niech nie ograniczą one ilości spożycia tłuszczu przez Ciebie w diecie. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe są obecne i w naszych mózgach, i w naszych ciałach. Najbardziej znane z nich to kwasy tłuszczowe Omega-3 oraz kwasy tłuszczowe Omega-6. Są one uważane za niezbędne, ponieważ organizm ich potrzebuje, a nie może wyzwalać ich samodzielnie. Dlatego muszą być pobierane z pożywienia czy ewentualnie z suplementów. Dwa z najważniejszych kwasów tłuszczowych Omega-3 to EPA, czyli kwas Eicozapantaenowy i kwas Docozahaxeanowy, czy jakoś tak, czyli DHA. Są to tak zwane dobre tłuszcze występujące w rybach. Takie jak na przykład dziki łosoś, sardynki, krela, cokolwiek to jest, czy nawet glony. Jednak krylach może to makryla? Chuj wie. W mniejszych ilościach można go także znaleźć w wołowinie pochodzącej od bydła wypasanego na pastwiskach oraz w jajkach od naturalnie karmionych kur. EPA jest działającym ogólnoustrojowo środkiem przeciwzapalnym, gdzie DHA to najważniejszy i najszerzej występujący składnik zdrowej struktury mózgu. W sensie składnik zdrowych struktur komórek mózgu. Żebyś tutaj extra clear, pana to pokażę Ci coś. Andrew Huberman nieraz mówił o tym, jak ważne jest właśnie spożycie tych kwasów EPA i DHA, to, że ma ono y, wielo, taki wszechstronny wpływ na ogólnie Twoje funkcje poznawcze, no i wszystkie, o których tutaj mówiłem, to jedno, ale ono dosłownie poprawia humor i reguluje Twój apetyt, więc dla mnie jest to świetna sprawa, ponieważ ja mam zaburzenie odżywiania i mam ochotę jeść, dopóki nie wybuchnę, tak naprawdę, więc ciężko mi zabić mój apetyt, no a poprawa humoru zawsze spoko, co nie? I u mnie zdecydowanie czuję różnicę, jak ja biorę, właśnie mam takie Omega 3 Extreme 500 EPA i 350, sorry 500 EPA i 250 DHA mam w jednej takiej kapsułce. no i zazwyczaj sobie biorę 3-4 takie, bo co ciekawe właśnie ten przeciwdepresyjny wpływ poprawiający humor pojawia się od dawki powyżej 1000 tego EPA, no i można go brać tak nawet do 3000 może nawet więcej, no ale ja po prostu uważam, że tak, że Balansował pieniężnie, żebym się nie wystukał z pieniędzy, no to właśnie sobie biorę tak 1500 do 2000 I legitnie czuję, że mój humor jest dużo lepszy, tylko trzeba to spożywać przy jakichś innych kwasach tłuszczowych, ale do tego dojdziemy troszeczkę później I może to być placebo, może nie, ale wydaje mi się, że tym razem akurat to nie jest placebo, bo czuję diametralną różnicę Pozdro nie wiem, Ciebie też jest teraz jesień za oknem, trochę przypał, bo nie dość, że o 16.30 już się robi ciemno. To jeszcze wczoraj zrobiłem sobie 68-minutowy bieg w deszczu, bo stwierdziłem, że podkręcę swoją dyscyplinę i w połowie trasy poszedłem się odlać, nie? Wyjmuję petardę z spodni i nagle była taka spuchnięta, w sensie miałem takiego ziemniara strasznego i nie mógłby <laughs> szcząk wylecieć i nie wiedziałem co się dzieje. Ale go wydusiłem kurwa i na śmigu zdingł się psikawkę i się udało. Kwasy omega 6 w naszym w naszej diecie są również niezbędne dla zdrowego funkcjonowania naszego mózgu, jednak jeden ze składników tego kwasu, konkretnie kwas linolowy, jest spożywany w naszej diecie w zbyt dużych ilościach. Kwasy omega 6, które w dawnych czasach były spożywane w naszej ilości w śladowych ilościach, w dzisiejszych czasach są dominującym rodzajem kwasów tłuszczowych, obecnych w spożywanych w nadmiarze przez nas kwasach z nasion, takich jak na przykład olej krokoszowy, olej rzepakowy, olej słonecznikowy i olej sojowy. No, w sensie to są oleje z nasion i zbóż, żeby nie było. Brońcie Panie Zboże przed popełnianiem takich błędów. Tłuszcze wielo nienasycone, tak bardzo pożądane przez nas mózg, są bardzo delikatne i podatne na proces zwany utlenianiem. Tlen reaguje chemicznie z określonymi cząsteczkami, tworząc nową uszkodzoną cząsteczkę zombie, czyli cząsteczkę posiadającą superaktywny dodatkowy elektron. Nazywana ta cząsteczka jest wolnym rodnikiem. Ten dodatkowy elektron może następnie reagować z sąsiadującą cząsteczką, tworząc w ten sposób po raz kolejny inną cząsteczkę w postaci tego wolnego rodnika, uruchamiając tym samym taką reakcję łańcuchową, która tworzy w Twoim organizmie istny chaos. Rodniki są zwykle około 10 tysięcy bardziej reaktywne niż cząsteczki, które nie są tymi rodnikami. Ich działanie nie podlega kontroli genetycznej. Atakują praktycznie wszystkie cząsteczki biologiczne, niszcząc lipidy, białka, kwasy nukleinowe, czyli DNA, hormony, enzymy, aż zostaną unieszkodliwione przez tak zwane zmiatacze. W organizmie nadmierne utlenianie jest jednoznaczne ze stanem zapalnym, uszkodzeniem DNA oraz przeróżnych struktur komórkowych. Uważa się także, że jest on jednym z głównych mechanizmów procesu starzenia. Przewlekłe stany zapalne oraz choroby takie jak cukrzyca typu drugiego osłabiają Twoją zdolność zwalczania stresu oksydacyjnego potęgowanego wchłanianiem z pokarmów prooksydantów. Stan równowagi jest tak wrażliwy, że wystarczy niewielki stres oksydacyjny, aby wywołać niszczącą reakcję łańcuchową. Kiedy stres oksydacyjny Tłumi naturalne procesy przeciwutleniające. Występują takie objawy jak mgła mózgowa, zaburzenia pamięci, uszkodzenia DNA oraz pojawiają się lub nasilają objawy chorób takich jak Alzheimer, Parkinson, stwardnienie rozsiane, demencja i autyzm. Nienaruszone tłuszcze wielonienasycone są podatne na utlenianie, lecz gdy znajdują się w żywności w naturalnej postaci, są dostarczane zazwyczaj automatycznie z przeciwutleniaczami. Nienaruszone tłuszcze wielonienasycone są podatne na utlenianie, jednak gdy spożywane są z naturalnej, nieprzetworzonej żywności, to automatycznie dostarczane są do organizmu w pakiecie razem z przeciwutleniaczami, takimi jak np. witamina E. Tak się jednak nie dzieje, kiedy te tłuszcze wielonienasycone znajdują się w olejach poddanych obróbce chemicznej i termicznej. Tego typu oleje są ekstrahowane i używane do produkcji paczkowanej żywności. Stanowią jedno z największych toksyn obecnych w produktach spożywczych. Czasami można się spodziewać takich olejów w produktach takich jak np. sosy do sałatek czy margaryna. Często ich nie zauważamy. Produkty zbożowe takie jak ciasta, ciastka, batony musli, chipsy ziemniaczane, co tam jeszcze: lody, pizza, dania z makaronu, chleb. Są głównymi dostarczycielami właśnie takich utlenionych produktów w diecie. Często są nimi pokrywane także płatki śniadaniowe bądź orzeszki prażone. Tego typu tłuszcze są regularnie wykorzystywane w restauracjach, gdzie są kilkukrotnie podgrzewane, przez co jeszcze bardziej zwiększają swoją toksyczność dla organizmu. Wielokrotne podgrzewanie takich olejów sprawia, że zawarte w nich delikatne tłuszcze ulegają uszkodzeniu, co szkodzi nam jeszcze bardziej i tworząc tym samym takie chemiczne, toksyczne związki dla naszego organizmu zwane aldehydami. Aldehydy mogą wpłynąć na skłonność białek do wiązania się oraz zlepiania się i tworzenia w ten sposób charakterystycznych dla choroby blaszek, które tworzą się w mózgu. Działają również toksycznie na wytwarzające energię mitochondria w twoim mózgu i rdzeniu kręgowym, co upośledza zdolność komórek do wytwarzania energii. Oto złowrogie oleje, których należy przede wszystkim unikać: olej krokoszowy, olej rzepakowy, olej rzepakowy kanadyjski, olej słonecznikowy, olej kukurydziany, olej sojowy, olej z orzeszków ziemnych. Olej z otrębów ryżowych, olej z pestek winogron oraz inne oleje roślinne. Poszukiwania przez przemysł społeczny taniego oleju, który można sprzedać, zaowocowały rezultatem żałosnych trików. W końcu odkryliśmy, że tłuszcze trans są najbardziej szkodliwe ze wszystkich i są dużo bardziej szkodliwe niż masło, jednak nasza nieświadomość jest dalej wykorzystywana, a na etykietach pojawiają się takie napisy jak na przykład bez GMO, bez olejów uwodornionych, czy oczywiście moje ulubione organiczne. W rzeczywistości te hasła służą tylko i wyłącznie temu, aby ukryć przetworzone, zjełczałe, podgrzewane kilkukrotnie tłuszcze, uszkodzonych zbyt wysoką temperaturą, pozyskanych z roślin modyfikowanych genetycznie, zciśniętych do małych pojemników i ułożonych na półki sklepowe. Przedawane są w markecie za kilkanaście złotych, w dziale z żywnością typu premium. Oleje z nasion bawełny, rzepaku, słonecznika, sojowego i tego typu rzeczy są ukryte praktycznie wszędzie, gdzie producenci są w stanie je upchnąć. Podczas gdy garść nasion słonecznika, orzeszków ziemnych czy kolba kukurydzy mogą nie zaszkodzić twojemu zdrowiu to jeżeli są one obecne w olejach wysoce przetwarzanych pod kątem temperatury, w zbyt wysokich temperaturach smażone, no to nie istnieje bezpieczna ilość, która nie zaszkodziłaby Twojemu zdrowiu. Olej rzepakowy to chyba największy farmazon, jaki istnieje. Praktycznie każda osoba, w tym przede wszystkim moja matka, wierzy, że ten olej jest dosłownie najzdrowszy ze wszystkich. Nie wiem dlaczego, jak wpiszesz w internecie olej rzepakowy, to są same tylko i wyłącznie pozytywne opinie o tym. Nie wiem, pierdolić ten rząd i pierdolić tych wszystkich ludzi, którzy promują coś takiego, tylko i wyłącznie dlatego, że jest to tanie i opłaca im się to sprzedawać. Olej rzepakowy jest wysoce przetworzony, zawiera dużą ilość omega 3 w porównaniu do innych olejów, co wydaje się być dobrą sprawą, jednak w tym przypadku nie do końca, ponieważ kwasy omega O3 są podatne na utlenianie dużo bardziej niż inne, co znaczy, że w chwili, gdy ty wylewasz taki olej na patelnię, dajmy na to, smażysz sobie jakiegoś kurczaka, koslecika czy coś w tym stylu, no to to oznaczało, że wtedy w takim procesie utleniania wytworzą się różne toksyczne dla Twojego organizmu związki, m.in. kwasy trans, które uszkodzają naczynia krwionośne oraz komórki mózgowe. DHA oraz EPA zawarte w kwasach omega-3 są przeciwzapalne, jednak to omega-6 jest wykorzystywany jako właśnie taki surowiec do zwalczania tych stanów zapalnych. To te same szlaki, które są aktywowane przez organizm, kiedy jest zwalczane przez infekcje. Podczas gdy dieta naszych przodków zawierała niezbędne duże Życia kwasy nienasycone w proporcji 1 do 1 mniej więcej, to aktualnie dieta dzisiejszego człowieka XXI wieku zawiera stosunek omega 6 do omega 3 w proporcji 25 do 1 co jest mega niezdrową ilością dla nas. Wiąże się to np. z wrzuceniem procesu starzenia na wyższy bieg, przyspieszeniem rozwoju chorób zwyrodnieniowych będących podstawą wieloprzewlekłych chorób obciążających dzisiejsze społeczeństwo oraz bardzo niekorzystnym wpływem na nasze samopoczucie. Co zrobić, aby tłuszcz działał na Twoją korzyść? Wyeliminuj z diety kwasy wielonienascone, zawarte np. w olejach z pestek winogron, w którym to stosunek kwasów omega-6 do omega-3 wynosi aż 700 do 1, niesamowite. A spożywaj więcej pokarmów o wysokiej zawartości naturalnych kwasów omega-3. Możesz to osiągnąć za pomocą zwiększenia w Twojej diecie ilości spożywanych tłustych ryb, przede wszystkim dzikich, za pomocą zwiększenia ilości jajek w diecie oraz mięsem pochodzącym od zwierząt karmionych trawą czy wypasanych na wolnym wybiegu. Jest to spowodowane tym, że praktycznie zawsze w dzisiejszych hodowlach, co mnie mega szokowało, ale zwierzęta są dosłownie tuczone na słodyczach. Na słodyczach, ponieważ jest to tanie źródło takiej paszy dla nich, aby ich łatwo utuczyć, no i potem możesz się domyślać, jakie to ma wartości odżywcze, porównując do takiej naturalnie żywionej istoty. Twoje myśli są wynikiem niezliczonych połączeń między neuronami w twoim mózgu. Powodzenia tych funkcji można sprowadzić do działania ważnego i niedocenianego bohatera funkcji poznawczych, czyli błony komórkowej. Oprócz tworzenia barier ochronnych, błony komórkowe są także dzięki ukrytym w nim receptorom za przeróżnych neuroprzekaźników uszami dla twoich neuronów. Neuroprzekaźniki to chemiczni posłańcy, których w mózgu są dziesiątki, np. dopamina czy serotonina, o których zapewne słyszałeś. Przez większość czasu receptory znajdują się wewnątrz błony komórkowej czekając na właściwy sygnał. Gdy ten sygnał nadejdzie, wyłaniają się one na powierzchni tych receptorów niczym boje na wodzie, prawidłowo działający neuron musi mieć możliwość zwiększania bądź zmniejszania wrażliwości na płynące sygnały z zewnątrz, a czyni to poprzez zwiększanie lub zmniejszanie ilości tych wypływanych boi na powierzchnię aby tak się stało, twoja błona komórkowa musi być płynna. Ta właściwość dotyczy praktycznie każdej komórki w twoim organizmie, jednak jest ważna przede wszystkim w przypadku neuronów. Jeśli błona komórkowa jest zbyt sztywna, dostępność receptorów zostaje upośledzona, co może skutkować niewłaściwą sygnalizacją i co za tym idzie negatywnym wpływem na nasz humor, na nasze zdrowie, na nasze wspomnienia oraz na zachowania. To zachowania. Zwiększenie ilości spożywania DHA w twoje diecie, na przykład spożywając więcej tłustych ryb, skutkuje zwiększeniem płynności Twojej błony komórkowej. A co za tym idzie, receptory, które są w niej zawarte, będą lepiej nasłuchiwać sygnałów zawartych z zewnątrz, które właśnie pochodzą od neuroprzekaźników. Niestety, ale kwasy Omega 6 i Omega 3 przypominają pewnych sportowców, którzy są na zawodach, ponieważ walczą o jedno i to samo trofeum. Jest to spowodowane tym, że Twoja błona komórkowa, niestety, ale ma ograniczoną pojemność na jedno, i drugie. Nie ma podziału na omega 3 i omega 6, tylko liczy się tam łączna objętość, ile się tego zmieści. Dlatego tak ważny jest stosunek 1 do 1 tych omega 3 do omega 6, a nie 1 do 25, tak jak dzisiaj mamy. Kiedy kwasy omega 3 i omega 6 są spożywane w podobnych ilościach, równowaga strukturalna naszego mózgu jest zachowana. Większość z nas spożywa zbyt dużo tych kwasów omega 6, co sprawia, że automatycznie kwasów omega 3 w naszym organizmie będzie mniej. Sprzyja to usztywnianiu twoich błon komórkowych, co skutkuje tym, że wyłanianie się ważnych receptorów sygnalizacyjnych staje się utrudnione. To z kolei może negatywnie wpływać na twoje zdrowie psychiczne oraz na inteligencję. Badacze zauważyli, że bachory spożywające mniejszą ilość omega 6 radzą sobie lepiej w zakresie funkcji wykonawczych. Osoby, które regularnie spożywają także kwasy omega 3, zwiększyły spójność swojej istoty białej oraz doznały wzrostu objętości istoty szarej w mózgu. Jeśli nie wiesz, co to jest, to ja też. <słuch> Aby uniknąć licznych nieporozumień związanych z odżywianiem twojego mózgu kwasami EPA oraz DHA, polecałbym ci ograniczyć spożywanie tych tłuszczów wielonienasyconych w postaci np. oleju rzepakowego oleju sojowego, oleju kukurydzianego, etc. oraz zwiększyć spożycie omega-3, na przykład z tłustych ryb, czy właśnie z jajek. W dni, w których nie masz możliwości dostarczyć Twojemu organizmowi wystarczającej dawki tego EPA i EHA, pochodzącego na przykład z dzikich ryb, no to w takie dni warto by było spożywać suplementy pochodzące od takich tłustych ryb, na przykład właśnie taki suplement, jak Ci wcześniej pokazywałem. Świetnym dodatkiem będzie także kwas ALA, pochodzący z takich źródeł, jak na przykład orzechy włoskie, nasiona chia, czy mielniane Tłuszcze jedno nienasycone, jako najlepsi przyjaciele twojego mózgu. Ja przyjaciół nie mam, bo ostatnio na kanał wleciał film o treści, to nie są twoi przyjaciele, w którym się ich wyzbyłem, dlatego teraz moim jedynym przyjacielem jest tłuszcz. Jestem tłusty z natury, kiedyś byłem strasznie gruby, a teraz się głodzę, tak ja kiedyś powoduję 1600 kalorii dziennie, codziennie ćwiczę, typu mocne biegi, typu mocny trening na siłowni, a i tak tyje. no i tak się żyje we wsi. Po wczoraj na przykład z chudem kilo się udało, bo nie jadłem nic i miałem ten bieg konkretny, gdzie mi spuchł kutas. Tłuszcze jednonienasycone tworzą ochronną połokę w twoim mózgu, umożliwiającą neuronom przesyłanie sygnałów między sobą. W przeciwieństwie do tłuszczów wielonienasyconych, te tłuszcze jednonienasycone są stabilne chemicznie. Oleje złożone głównie z tłuszczów jednonienasyconych wydają się nie tylko być bezpieczne z punktu widzenia ich spożywania, ale także wydają się mieć ogromne korzyści dla twojego zdrowia, dla twojego mózgu, dla twojego organizmu. Znanymi rodzajami takich tłuszczów jest awokado, olej z awokado czy orzechy makadamia. Stanowią one także około 50% olejów dostępnych w dzikim łososiu czy wołowinie. Jednak chyba najbardziej znanym ich źródłem jest oliwa z oliwek pierwszego tłoczenia. Wbrew powszechnemu przekonaniu, oliwa z oliwek, co ciekawe, zachowuje większość swoich właściwości prozdrowotnych, nawet w ekstremalnych warunkach, np. w postaci jakiegoś smażenia na patelni czy coś w tym stylu, ale mimo tego, lepszym wyborem i tak byłoby do takiego smażenia na wysokich temperaturach wybór oleju nasyconego, np. Na oleju kokosowego, ponieważ jest on bardziej stabilny chemicznie. Bajdoe, ile razy słyszałeś w swoim życiu, że olej kokosowy jest niezdrowy? Nie, bo mi moja matka to cały czas powtarza. Nie będę tego używać jest rakotwórczy? Olej rzepakow jest najzdrowszy? Tylko jego można. I tak mnie to triggeruje, nie? Już kazałem jej używać oleju kokosowego i oliwy tylko i wyłącznie. I okej, okay, jak się tak umówimy, że usmaży mi coś na tym oleju, no to rzeczywiście to robi, ale w praktyce, w tajemnicy, jak na przykład robi obiad dla wszystkich, no to potem się okazuje, że był na zupie z oleju robiony, a ja to jem świadomie i potem się wkliem. Widzisz, tak jestem wściekły? Nie wiem, co mi w ogóle wyszło na ustach. Ludzie sobie pomyślą, że nie, nie mam kompleksów, nic sobie nie pomyślą. Dieta śródziemnomorska, czyli na przykład takich krajów jak Grecja, opiera się na spożywaniu ogromnej ilości oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia. Moja dieta, jak byłem w Grecji, wyglądała tak, że dostałem tam krewetki, grosa i wpierdol od typów najbanych obok mnie, jak miałem aparat, i teraz mam bliznę, jak widzisz tutaj. a. A nie wiem czy to widać, nieważne. Taka dieta, w której spożywa się bardzo dużo zdrowych kwasów tłuszczowych, poprawia twoje zdrowie w długiej perspektywie, w tym ogranicza szansę na rozwój choroby demencja. To jest w ogóle choroba, czy jak znaleźć no, schorzenie, nieważne, oraz zwiększa objętość Twojego mózgu. Aby przyjrzeć się szczegółowo pokarmowi zawartemu w kwasach jedno-nienasyconych zawartych w takiej diecie, naukowcy z Barcelony przeprowadzili badania, w których porównano niskotłuszczową dietę, swoją drogą bardzo często zalecaną do tej pory, z dwoma rodzajami diety śródziemnomorskiej o wysokim współczynniku spożycia tłuszczu. W jednej z tych dwóch grup opartych na spożywaniu diety śródziemnomorskiej zwiększono spożycie takich składników jak orzechy włoskie, orzechy chylaskowe i migdały które są bogatym źródłem kwasów jednonienasyconych. Druga z tych grup po prostu spożywała większą ilość oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia. Obie z tych grup nie tylko zachowały, ale także poprawiły swoje funkcje poznawcze po 6 latach. Poprawa była niesamowita w obydwu grupach, jednak ta druga grupa spożywająca większą ilość oliwy miała jeszcze lepsze efekty. Obie grupy nie tylko zachowały, ale także poprawiły swoje funkcje poznawcze po 6 latach, przy czym w tej grupie drugiej spożywającej większą ilość oliwy poprawa była jeszcze większa niż w pierwszej. Badani z grupy kontrolnej spożywające dietę o niskiej zawartości tłuszczu doświadczyli stopniowego zaniku funkcji poznawczych. Tłuszcze nasycone są niezbędne do naszego życia. Wchodzą w skład błon komórkowych oraz są prekursorem hormonów oraz substancji w naszym organizmie podobnych do hormonów. Zachowują one stałą konsystencję w temperaturze pokojowej oraz są obecne w produktach mlecznych, takich jak sery w maśle, w wołowinie, w kurczaku, czy nawet w takich owocach jak kokos i oliwki. Tak. Oliwki to owoc jak się okazało. Kokos zresztą też. W sumie nie wiem. Nie wiem co myślałem wcześniej, że to niby to jest, ale... Lubię kokosa, jak coś. Skoro są zawarte w oliwkach, no to możesz się domyślić, że w oliwie z oliwek też. Jak najbardziej. Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia zawiera około 15% tych tłuszczów nasyconych w swoim składzie. Tłuszcze nasycone cieszyły się w ostatnich latach bardzo złą sławą. Uważano, że zatykają one tętnice. Przed tymi tłuszczami dosłownie ostrzegały nas madyki. Ale w przeciwieństwie do toksycznych tłuszczów, takich jak olej rzepakowy, olej słonecznikowy czy olej sojowy, którymi je zastąpiono, olej nasycone są stabilne chemicznie. I nadają się jak najbardziej do smażenia w wysokich temperaturach. Powrót do kuchni tłuszczów nasyconych w postaci np. oleju kokosowego czy masła z krów karmionych trawą ma istotne znaczenie z punktu widzenia biologicznego i wiąże się z dużymi korzyściami zdrowotnymi. Ten rodzaj tłuszczu został dosłownie wrobiony. Tłuszcze nasycone jako składniki nie są ani złe, ani dobre tak naprawdę. Aby ocenić ich wpływ na Twoje zdrowie, należy zadać kilka pytań. Po pierwsze, czy zjesz dużo tłuszczu w Twojej diecie? Po drugie czy spożywasz dużo przetworzonych produktów? I po trzecie, czy uważasz ketchup za warzywo? To bardzo ważne, ponieważ tłuszcze nasycone mogą potęgować skutki diety bogatej w węglowodany oraz ubogiej w składniki odżywcze. Niestety, ale dzisiejsza przetworzona żywność zawiera mnóstwo cukru, mnóstwo rafinowanych węglowodanów w połączeniu nierzadko z tłuszczami nasyconymi. Możesz sobie pomyśleć tutaj o przykładowo burgerach z białej mąki, o jakichś daniach z makaronu z sosem, o nachosach przepysznych, o burrito, o nie wiem, lodach, o bajglach z masłem, tego typu potrawy. Niektóre badania wskazują na to, że połączenie węglowodanów z tłuszczem w jednym posiłku jest w stanie wywołać przejściowy stan insulinooporności, czyli rodzaj dysfunkcji. Funkcji metabolicznej, nasilającej stan zapalny oraz sprzyjający odkładanie się twojej tkanki tłuszczowej w organizmie. Nie powinno być dla nas niespodzianką, że gdy spożywamy w naszej diecie dużą ilość tłuszczów nasyconych w połączeniu z węglowodanami, nasze ciało jest dezorientowane. W końcu trudno byłoby w naturze znaleźć żywność, która naturalnie posiada w sobie węglowodany oraz tłuszcze nasycone. Jedynym wyjątkiem tak naprawdę jest mleko, które jest podawane zwierzętom po to, aby mogły rosnąć, ponieważ z punktu widzenia ewolucji takie połączenie tłuszczu i cukru Pozwala młodemu zwierzęciu na przyrost masy ciała. Najwyższe stężenia krążących we krwi tłuszczów nasyconych zaobserwowano u osób, które stosowały dietę wysokowęglowodanową. Natomiast spożywanie mniejszej ilości węglowodanów automatycznie doprowadzało do tego, że stężenie tłuszczów nasyconych w organizmie szło w dół. Jak się okazuje, większość krążących w organizmie tłuszczów nasyconych wytwarzanych jest w wątrobie w odpowiedzi na obecność węglowodanów. Dzieje się to na wskutek takiego procesu zwanego lipogenezą, czyli procesu tworzenia się tłuszczu tak naprawdę. Ludzie, którzy ściśle, Trzymają się takie diety wysokocukrowej oraz wysokotłuszczowej, mają mniejsze rozmiary swojego hipokampu, czyli struktury w twoim mózgu odpowiedzialnej za przetwarzanie wspomnień. Połączenie cukrów oraz tłuszczów nasyconych w naszej diecie, powszechne np. w fast foodach, może wywoływać stan zapalny oraz obniżać poziom BDNF w naszym mózgu. BDNF ogólnie tak w wielkim skrócie połudza tworzenie neuronów w naszym mózgu, chroni istniejące komórki, wspomaga pamięć, inne funkcje poznawcze, a długoterminowo wpływa także na plastyczność twojego mózgu. Pozostaje i teraz pytanie, ile tłuszczów nasyconych powinna zawierać dieta zdrowa dla mózgu. Chociaż dowody przedstawiające fakt, że powinniśmy unikać właśnie takich tłuszczów nasyconych w naszej diecie, są co najmniej niejednoznaczne, no to z drugiej strony tak samo nie bardzo mamy tutaj jakieś informacje, które by nam mówiły, że pogoń za tłuszczami nasyconymi wiąże się z jakimikolwiek korzyściami zdrowotnymi. W przeciwieństwie na przykład do tłuszczów jednoasyconych. To, co jest dobre dla Twojego ciała, jest najprawdopodobniej też dobre dla Twojego mózgu. Ubogie wartości odżywcze zachodnie diety, w których występuje bardzo duża ilość sztucznych przetworzonych wielonienasyconych tłuszczów w połączeniu z węglowodanami, takich jak np. cukier, to prawdziwi winowajcy. Przyczyniają się nie tylko do schorzeń układu krążenia, ale także do cukrzycy typu drugiego, do otyłości, no i co pokazały ostatnie badania, nawet do przyspieszenia chorób mózgu. Z tego powodu nie nakładam na Ciebie żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o stosowanie takich tłuszczów nasyconych, o ile są spożywane z pełnowartościowych źródeł lub używanych od czasu do czasu w procesie właśnie smażenia jakichś dań na patelni przykładowo, ale musisz mieć z tyłu głowy świadomość, że podstawowym tłuszczem w Twojej diecie powinna być oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia. Tłuszcze trans, czyli tłuszcze, których należy się obawiać. Tłuszcze trans to tłuszcze nienasycone, które pod pewnymi względami zachowują się jak tłuszcze nasycone. Większość z nich wytwarza się przemysłowo. To, że są one szkodliwe, to mało powiedziane. Można powiedzieć, że są one jak Darth Vader i Lord Voldemort razem wzięci. Zaczynają życie jako kwasy wielonienasycone, łatwo przechodzą barierę krew-mózg i są napompowane wodorem. W wyniku uwodorniania się zachowują się w pewnym sensie jak tłuszcze nasycone, ponieważ zachowują stałą konsystencję w temperaturze pokojowej. Jest to bardzo wygodne dla producentów, ponieważ przy użyciu tanich olejów i małym nakładzie pieniężnym pozwalają one na uzyskanie maślanego, pysznego smaku w potrawach oraz są w stanie leżeć bardzo długo na półkach sklepowych. Takie tłuszcze znajdują się chyba w każdej przetworzonej żywności. W ciastach, w margarynach, nawet w maśle orzechowym, co mnie mega zdziwiło, ponieważ zapobiegają one przedostawaniu się oleju czy coś takiego, a nawet w z pozoru zdrowych, jakichś wegańskich serach do smarowania. Sztuczne tłuszcze trans działają wysoce prozapalnie, sprzyjają insulinooporności oraz przeróżnym, przewlekłym atakom serca czy jakimś chorobom serca. Zwiększają one całkowite Twoje stężenie cholesterolu. Oraz można powiedzieć, bo były takie badania, z których wynikło, że ogólnie spożywanie regularnie tłuszczów trans. Zwiększa ryzyko na Twój zgon z losowych przyczyn, z różnych przyczyn, o 34%, niemała ilość. Tłuszcze trans są szczególnie szkodliwe dla mózgu. Usztywniają one błony neuronowe, co utrudnia neuroprzekaźnikom wykonywanie pracy, a Twoim komórkom utrudnia zdobywanie pożywienia oraz produkcję energii dla organizmu. Zwiększają także mocno ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera, ale nawet u zdrowych osób pogarszają one pamięć. Moja matka chyba opiera z 80% swojej diety na takich tłuszczach. Cały czas jej różne słodycze, jakieś jogurty słodzone i tak dalej. Myśląc, że to, co ona kupuje, jest zdrowe, jakieś gotowe, nie wiem, devolaje, rolatki, coś w tym stylu, cordon blue, czy jak to się tam nazywa. I próbuję jej wpoić, żeby nie jadła takich rzeczy, bo widzę, co się z nią dzieje. Ona naprawdę zaczyna mieć jakieś chyba pierwsze objawy Alzheimera, czy nie wiem, demencji, twardnienia rozsianego, nie wiem, nie znam się, ale no. Jest tak rozkojarzona, wchodzi do kuchni. Po co ja tu przyszła? Nie wiem. Co ja tu miałem? Nie wiem. Budzi się w środku nocy tylko dlatego, że jeść słodycze i twierdzi, że jest uzależniona i nie da rady, bo bez tego będzie się źle czuć i nie wiem, martwi mnie to trochę. Ale nie chce się mnie słuchać, co Emmy nie mówił i twierdzi, że ja jestem odklejony, że, wiesz, że jestem zmanipulowany przez książki, że to głupoty tam piszą. Tak samo w internecie. Przecież, przecież tylko pytanie na śniadanie to są wiarygodne informacje, co nie? No ale jest jak jest. Myślę, że... Nie skończy się to najlepiej, skoro ona będzie tak cały czas robić. Ostatnio ma coraz częściej smaki na jakiegoś fast fooda i cały czas pogarsza swój proces myślowy. Jest uzależniona od włączania wody na gazie w czajniku, to jest tak dziwne. Próbowałem o tym powiedzieć w ostatnim odcinku, jak byłem na tych grzybach, ale <grybujesz> nie potrafiłem się wypowiedzieć. No, jest kawoszem ogólnie, ale ma jakiegoś pierdolca i musi mieć cały czas włączoną wodę. Potem będzie narzekać, że ile płaci za rachunki, ale jest włączona ta woda, ona wchodzi do kuchni. Co, co, ja tu... Nie wiem... Wyłącza tę wodę... Wychodzi. Zaraz idzie do kuchni, włącza tę wodę... I pali się fajnie. Wchodzi... To cały czas się dymi... I ona nie wie, co z tym zrobić. Cały, cały dzień musi mieć włączone, to jest Myślisz, że jesteś bezpieczny unikając po prostu olejów uwodornionych. Niestety, ale mam dla Ciebie złą wiadomość, ponieważ używanie wielonienasyconych olejów do smażenia czegoś, przykładowo takiego nieszczęsnego oleju rzepakowego, który moja matka cały czas używa, tak jak już wspomniałem, sprawia, że jakaś ich część, mimo że według wszystkich, według, według wszystkiego co zobaczysz na necie, wpisz sobie, czy olej rzepakowy jest zdrowy, i zobacz co Ci wyskoczy. To jest popierdolone co ludzie tam piszą. I, i każdy w to wierzy, i każdy mówi, że to ja jestem głupi. No, ale takie tłuszcze pod kątem obrótki termicznej 10% z nich, około 5-10% coś w przekształca się w te kwasy tłuszczowe trans Unikaj oleju kukurydzianego, rzepakowego, sojowego Jaki tam jeszcze był? Ogólnie wszystkich olejów utwardzonych lub chociaż częściowo utwardzonych, a wtedy nawet śladowe ilości kwasów tłuszczowych trans nie, doda, nie znajdą się w Twoim organizmie, co wpłynie bardzo korzystnie na Twoje zdrowie i Twoje samopoczucie. Niezwykle istotną korzyścią związaną z dodaniem wysokiej jakości kwasów tłuszczowych do Twojej diety jest to, że zwiększają one wchłanianie różnych innych składników odżywczych do Twojego organizmu, np. takich składników jak witamina A, witamina E, witamina D. Czy witamina K, a także beta-karotenu, ogólnie wszystkich karotenoidów. Substancje te odgrywają znaczącą rolę w Twoim organizmie, począwszy od ochrony Twojego DNA, przez spowolnienie procesu starzenia się, czy nawet ochronę tłuszczów już dostępnych w Twoim organizmie. Aby wymienione substancje odżywcze mogły się dostać do Twojego organizmu, konieczna jest właśnie obecność tego tłuszczu. Gdy zjemy sobie jakąś sałatkę bogatą w wielką ilość mikro i makro elementów przeróżnych witamin, no to wchłanianie takich witamin jak przykładowo karotenoinów jest znikome. No, chyba że dodamy tam tłuszczu. Dlatego doskonałym rozwiązaniem byłoby, żebyś sobie do takiej sałatki powiedzmy dodawał sporą ilość oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia extra virgin, you know, albo po prostu kilku jajek ugotowanych. Też spoko opcja. Jakiś sałatek nie lubiłem, a teraz jak jestem na restrykcyjnej redukcji, to nawet już się do tego nie zmuszam, tylko po prostu mój apetyt jest tak podkręcony przez jedzenie tak mało, że uwielbiam te sałatki. I teraz w sumie jest godzina 12, nie jadam jeszcze nic i pewnie dzisiaj też zjem sobie jeden posiłek, bo jestem trochę hardy, i chcę być super lean. I pewnie ten posiłek to będzie właśnie sałatka. Moja matka i tak przyjedzie i powie, eee, obiad też o której? A ja powiem ta. Nie chcę, bo usmażę na oleju rzepakowym. Ale ją ja licznie, Jezus. W badaniu przeprowadzonym na Uniwersytecie Purdue, chyba tak to się czyta, p u, -u -e, uczestnicy badania, którzy właśnie spożywali jakąś ilość tłuszczu sporą przy właśnie jedzeniu takiej sałatki, zwiększali wchłanianie karotenoidów od 3 do 8 razy. Ale powiedziałem krakowsko, Czech. Wiele rodzin zostało oszukanych, wiele pokoleń. Mówiono nam, że tłuszcz jest toksyczny dla nas. Że zwiększy nas chore stelor, że zwiększy możliwość na przeróżne, nie wiem, choroby serca, zatkanie tętnic, etc., etc. Albo że się grubnie odtuszczą w ogóle, co jest strasznym bullshitem Ale teraz już wiemy jak niezwykle znaczenie ma dla naszego organizmu ta substancja odżywcza Kiedy sobie to uświadomiłem, diametralnie zmieniłem swoją dietę Teraz jest ona oparta właśnie na tych sycących, odżywczych i zdrowych składnikach O dużej ilości tłuszczu, które kiedyś były zakazane, a teraz są postawą mojej diety Zmieniają moje życie na dużo lepsze. Teraz tak naprawdę jestem na diecie low carb. Jakiś czas temu zrobiłem o niej odcinek, bo pewnie tutaj już przed tym odcinkiem się on stawi. Pewnie kilka odcinków wcześniej, ale tam jeszcze nie powiedziałem jednego. Oprócz tych wszystkich plusów, które tam wymieniłem, nie dodałem jeszcze tego, że dieta low carb jest dlatego świetna, że pozwala ona także czerpać energię z ketonów i okazjonalnie z węglowodanów, ponieważ jak spożywasz regularnie dużo węglowodanów, po pierwsze, twoja insulina nie wyrabia, jesteś cały czas zmulony, zmięty i zwiększasz ryzyko występowania jakichś chorób w twoim organizmie, takich przewlekłych, poważniejszych nawet. A ketony to jest taka, można powiedzieć, dodatkowa forma energii wydzielana w naszym mózgu, chyba w mózgu, no ale ogólnie dla organizmu, która jest możliwa do osiągnięcia tylko i wyłącznie wtedy, gdy jemy mało tych węglowodanów, bo jak jemy ich za dużo, to wtedy produkcja ketonów jest zaburzona. I teraz po prostu wykorzystuję to tak, że jestem na diecie low carb, staram się jak najmniej tych węgli jeść. Jak jem już jakieś węgle, to tylko i wyłącznie w dwóch przypadkach. Po pierwsze, w połączeniu z dużą ilością błonnika, slash tłuszczu, ale głównie błonnika, bo obydwie te substancje, można powiedzieć, spowalniają trawienie, w sensie, że Twoja glukoza nie podbije się tak wysoko powyżej normy, może być dłużej podbita rzeczywiście, no bo przykładowo taki tłuszcz wydłuża trawienie. Ale nie będzie podbite aż tak wysoko, co nie zwiększy ryzyka wystąpienia tych chorób. To jedno. A drugie, że jak jem jakiś posiłek z węglowodanów, no to zazwyczaj tylko i wyłącznie jest to obiad. No bo sałatki nie zaliczam, ponieważ ma ona tak dużo tego błonnika, że można powiedzieć, że to się niweluje, to wszystko, te efekty. Ale jak jem, właśnie obiad. Na z jakimiś ziemniakami, ryżem, coś w tym stylu, to jedynie pozwalam sobie na to po treningu, ponieważ po treningu organizm dosłownie chłonie w całą tę energię z tych węglowodanów do energii, tak jakby takie wrota na ten cukier są otwarte i dużo szybciej się to strawi. No, plus jeszcze no ja mój tip, po prostu spożywam tę berberynę, która mi mega obniża cukier we krwi, jak sobie zjem coś za dużo albo zbyt późno. Ale nie tylko. Ogólnie o 16 sobie zarzucam berberynę, bo wtedy mam zazwyczaj ostatni posiłek. I szybciej mój organizm myśli, że jest w stanie okresowego postu, co zwiększa korzyści zdrowotne. A więc przejdźmy teraz do podsumowania tego, o czym mówiłem w tym filmie. Unikaj olejów ze zbóż i nasion, takich jak soja, kukurydza czy olej rzepakowy oraz przeróżnych potraw smażonych na właśnie olejach roślinnych. Zrób własny sos do sałatek, nigdy nie kupi gotowego. Jedzenie w restauracji to praktycznie zawsze ryzyko. Spójrz w oczy właścicielowi i zapytaj go, jakich olejów używają w kuchni. Jeżeli nie jesteś w stanie zjeść trzech porcji tygodniowo tłustych ryb, no to rozważ suplementację olejami z ryb. Właśnie spożywaj te DHA i EPA, tak jak Ci pokazywałem ten suplement, który ja, nie musi być to ten oczywiście, ale zazwyczaj w aptekach no to mają to takie suplementy o dużo, dużo niższym stężeniu, a takie 500 mg EPA jest dla mnie bardzo wygodne. Jeżeli jesteś weganinem, nie możesz jeść takich ryb, no to wtedy rozważ suplementację olejem z glonów. Oliwa z oliwek powinna być głównym tłuszczem w Twojej diecie. Tłuszcze nasycone, spożywane z pełnowartościowej żywności będą Ci służyć, będą dla Ciebie zdrowe. W przypadku, gdy nie masz w diecie dużo cukru, gdy nie jesz tego cukru zbyt dużo, nie jesz dużo przetworzonej żywności, suplementujesz się kwasami omega-3, jesz mało węglowodanów, jesz dużo błonnika oraz dbasz o przyswajanie niezbędnych składników odżywczych pochodzących z roślin. Unikaj wszystkiego, co zawiera tłuszcz trans. Niektóre składniki odżywcze, zawarte w np. warzywach są wkłaniane tylko i wyłącznie w obecności zdrowego tłuszczu, dlatego zawsze jeden z warzywa i nie tylko, ogólnie zawsze powinieneś do potrawy dodawać jakąś ilość zdrowego tłuszczu, np. oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia. Jak masz kogoś, kto dalej mówi, że olej rzepakowy jest zdrowy, to tu daję. Tak go wypunktuję. Ucz się, wykorzystuj to i czerp z tego radość. Na razie.